Dzisiaj spotykamy się na wernisażu wystawy 25. Ogólnopolskiego Plenerum Malarskiego, który odbył się w lipcu 2020 roku na Górze Świętej Anny. Plener organizowany był przez Strzelecki Ośrodek Kultury. Czekało się z dużym zniecierpliwieniem. Ta wystawa już miała być dawno, była przekładana tyle razy i już powoli traciliśmy nadzieję, że w ogóle kiedyś się odbędzie. Wystawa poplenerowa to jest takie wspomnienie tego, co było rok temu, więc jak gdyby to wszystko wróciło teraz i fajnie, że wróciło. Przyjeżdżają specyficznie ludzie, tworzą atmosferę niezapomnianą. Ja tam jestem co prawda wśród nich taki nestor, bo to przeważnie ludzie młodzi i czuję się między nimi tak młodo jak i oni. Fantastyczna atmosfera. Zapraszamy wszystkich, żeby oglądali nasze dzieła stworzone w czasie naszego właśnie pleneru na Górze Świętej Anny, gdzie plener jest rzeczą taką jeszcze motywującą do dużej pracy. Dużo tych naszych prac powstaje i liczymy znowu na następny plener i na następne kolejne prace i następne wernisaże. Każdy przedstawiał swoje prace. Ja tu akurat mam swoje akwarele. Jedna zupełnie taka lekka i dwie. Ale dalej pracuję nad wszystkim. Dziękuję.